Rower. Tata nie chciał mi kupić roweru. Mówił, że dzieci są bardzo nieostrożne i próbują różnych sztuczek, a potem rozbijają rowery i robią sobie krzywdę. Ja mówiłem tacie, że będę ostrożny, a potem płakałem i dąsałem się, a potem groziłem, że ucieknę z domu, aż w końcu tata powiedział, że dostanę rower, jak będę w pierwszej dziesiątce na klasówce z arytmetyki. Dlatego wczoraj wracałem ze szkoły strasznie zadowolony, bo byłem 10 z klasówki. Kiedy tata się o tym dowiedział, zrobił wielkie oczy i pokręcił głową. No, coś takiego. A mama mnie pocałowała i powiedziała, że tata zaraz kupi mi piękny rower i że to świetnie, że klasówka z arytmetyki tak dobrze mi poszła. Trzeba przyznać, że miałem szczęście, bo na klasówce było nas tylko 11. Reszta kolegów miała grypę, a 11 był Kleofas, który jest zawsze najgorszy. Ale on ma to w nosie, bo i tak ma już rower. Dziś, kiedy przyszedłem do domu, zobaczyłem, że tata i mama czekają na mnie w ogrodzie uśmiechnięci od ucha do ucha. Mamy niespodziankę dla naszego dużego chłopca, powiedziała mama, a oczy jej się śmiały. Tata poszedł do garażu i przyprowadził, no nie zgadniecie co, rower. Czerwono-srebrny, błyszczący rower z lampą i dzwonkiem. Niesamowity. Zacząłem skakać z radości, a potem pocałowałem mamę, pocałowałem tatę i pocałowałem rower. Musisz obiecać, że będziesz ostrożny, powiedział tata, i nie będziesz robił żadnych sztuczek. Obiecałem. Mama mnie pocałowała, powiedziała, że jestem jej dużym synkiem i że na deser zrobi krem czekoladowy i wróciła do domu. Moi rodzice są najfajniejsi na świecie. Tata został ze mną w ogrodzie. Wiesz, powiedział, byłem kiedyś mistrzem kolarskim i gdyby nie to, że poznałem twoją matkę, może zostałbym zawodowcem. O tym nie wiedziałem. Wiedziałem, że tata był mistrzem piłki nożnej, rugby, pływania i boksu. Ale jeśli chodzi o kolarstwo, to było coś nowego. Pokażę ci, powiedział tata, a potem wsiadł na mój rower i zaczął jeździć po ogrodzie. Oczywiście rower był dla niego za mały i tacie przeszkadzały kolana, które miał tuż pod brodą, ale jakoś sobie radził. To jedno z najkomiczniejszych przedstawień, jakie dane mi było oglądać, od kiedy cię ostatni raz widziałem. Powiedział to pan Bledur, który przyglądał się nam zza płotu. Pan Bledur to nasz sąsiad, który bardzo lubi przekomarzać się z tatą. Cicho bądź, odpowiedział mu tata. Nie znasz się na rowerach. Co? Krzyknął pan Bledur. Dowiedz się, ignorancie, że byłem międzyokręgowym mistrzem w kategorii amatorów i zostałbym zawodowcem, gdyby nie to, że poznałem moją żonę. Tata się roześmiał. Ty mistrzem? Powiedział. Nie rozśmieszaj mnie. Ledwie możesz się utrzymać na trójkołowym rowerze. To się nie spodobało panu Bledur. Zaraz ci pokażę, oznajmił i przeskoczył przez płot. Daj mi ten rower, powiedział, kładąc rękę na kierownicy. Ale tata nie chciał puścić roweru. Nikt cię tu nie zapraszał, Bledur, powiedział tata. Wracaj do swojej nory. Boisz się, że narobię ci wstydu przy twoim biednym dziecku? Spytał pan Bledur. Zamknij się, słabo mi się robi, jak cię słucham, powiedział tata. Wyrwał kierownicę z rąk pana Bledur i znów zaczął jeździć po ogrodzie. Boki zrywać, powiedział pan Bledur. Przemawia przez ciebie zazdrość, odpowiedział tata. Pobiegłem za tatą i spytałem, czy będę mógł przejechać się na swoim rowerze. Ale tata mnie nie słuchał, bo pan Bledur zaczął się śmiać i tata wjechał w begonię. Co się tak głupio śmiejesz? Spytał tata. Mogę się teraz przejechać? Zapytałem. Śmieję się, bo tak mi się podoba, powiedział pan Bledur. W końcu to mój rower, przypomniałem. Palant z ciebie, mój biedny Bledur, powiedział tata. Ach tak? Spytał pan Bledur. Tak, odpowiedział tata.
Wtedy pan Bledur podszedł do taty i popchnął go, a tata razem z moim rowerem upadł na begonie. Mój rower! Krzyknąłem. Tata wstał i popchnął pana Bledur, który też przewrócił się, mówiąc: czekaj, czekaj! Kiedy przestali się popychać, pan Bledur powiedział: mam pomysł. Zrobimy wyścig na czas dookoła tych domów i przekonamy się, który z nas jest lepszy. Wykluczone, odpowiedział tata. Zabraniam ci wsiadać na rower Mikołaja. Zresztą pod takim grubasem na pewno byś się załamał. Tchórzysz? Powiedział pan Bledur. Ja tchórzę? Krzyknął tata. Zaraz zobaczysz. Tata wziął rower i wyszedł na ulicę. Pan Bledur i ja poszliśmy za nim. Miałem już tego naprawdę dość. Do tej pory nawet nie wsiadłem na swój rower. No dobra, powiedział tata. Każdy objedzie domy naokoło i będziemy mierzyć czas. Ten, który wygra, zostanie mistrzem. To zresztą czysta formalność, bo i tak wiem, kto zwycięży. Cieszę się, że uznajesz swoją przegraną, powiedział pan Bledur. A ja co będę robił? Zapytałem. Tata popatrzył na mnie zdziwiony, jakby zapomniał, że tu jestem. Ty? Powiedział. Ty? Ty będziesz mierzył czas. Pan Bledur da ci swój zegarek. Ale pan Bledur nie chciał mi dać swojego zegarka, narzekał, że dzieci wszystko psują. Więc tata mu powiedział, że jest skąpcem i dał mi swój zegarek. Bardzo fajny. Z dużą wskazówką, która przesuwa się bardzo szybko. Z tym, że ja wolałbym dostać swój rower. Tata i pan Bledur ciągnęli losy. I pan Bledur pojechał pierwszy. Ponieważ rzeczywiście jest dosyć gruby, roweru prawie nie było widać, a ludzie idący ulicą śmiali się i odwracali, żeby na niego popatrzeć. Pan Bledur nie jechał za szybko, a potem skręcił i zniknął za rogiem. Kiedy zobaczyliśmy, jak wraca z drugiej strony, jechał zygzakiem, z wywieszonym językiem i był cały czerwony. Ile? Zapytał, kiedy do mnie dojechał. 9 minut, a duża wskazówka jest między 5 a 6, odpowiedziałem. Tata wybuchnął śmiechem. Z tobą, stary, powiedział. Tour de France musiałby trwać 6 miesięcy. Zamiast silić się na infantylne żarty, odpowiedział pan Bledur zasapany, spróbuj uzyskać lepszy wynik. Tata wziął rower i pojechał. Pan Bledur powoli odzyskiwał oddech. Ja patrzyłem na zegarek i czekaliśmy. Chciałem oczywiście, żeby tata wygrał, ale czas mijał, upłynęło 9 minut, a zaraz potem 10. Wygrałem! Jestem mistrzem! Krzyknął pan Bledur. Po 15 minutach taty wciąż nie było. Ciekawe, powiedział pan Bledur. Chodźmy zobaczyć, co się stało. A potem zobaczyliśmy tatę. Szedł piechotą. Miał podarte spodnie, przy nosie trzymał chusteczkę, a w ręku niósł rower. Rower miał przekręconą kierownicę, pogięte tylne koło i stłuczoną lampę. Wjechałem w śmietnik, powiedział tata. Następnego dnia na przerwie opowiedziałem o tym Kleofasowi. Pocieszył mnie, że przy pierwszym rowerze u niego w domu było prawie tak samo. Co chcesz? Westchnął. Tatusiowie są wszyscy tacy sami. Wygłupiają się, a jak się ich nie pilnuje, rozbijają rowery i robią sobie krzywdę.